Wiceprezes Polskiego Związku Kickboxingu Gerard Żdziarski. Witam panie Gerardzie. Dobry wieczór. Gerardzie, ja tak zapytam się, jesteśmy na 9. Mistrzostwach Polski Kaiden Rules, drugi dzień. Gdyby mógł się pan króciutko odnieść do tego, co dzisiaj się tutaj wydarzyło, bo chyba sporo się dzisiaj wydarzyło. Bardzo dobre walki i juniorów, i seniorów. Cieszy mnie postawa dwóch juniorów, dzisiaj już seniorów, którzy wygrywali swoje walki. Generalnie zawodnicy, którzy mieli wygrać, bardzo dobra postawa, dobrze przygotowani. Cieszy mnie wysoki poziom sportowy tej imprezy. Także jutro jeszcze więcej emocji. Już ta selekcja naturalna została dzisiaj przeprowadzona. Także trzymam kciuki za naszych mistrzów, a Państwu życzę wielu emocji i doznań przed kamerami, przed telewizorami. Ja jedną rzecz zauważyłem. Były bardziej wyrównane walki. A dzisiaj było troszeczkę mimo wszystko tych dysproporcji. Nie wiem, czy wynikały one z kontuzji zawodników, czy bardziej z tego, że jednak już jest ten wyższy poziom i naprawdę ci już, tak jak pan powiedział, zostało to przesiane, tak? Tak. To selekcja naturalna następuje w tych walkach. Podczas pierwszych walk jest najwięcej pracy dla paramedyków. Tam są złamane palce, jakieś zwichnięcia. Czym bliżej finałów są to dobrzy zawodnicy już z dużym doświadczeniem, którzy sobie krzywdy nie dadzą zrobić. I taki dzień nas jutro czeka, także zapraszam wszystkich przed telewizory i trzymajmy kciuki za naszych mistrzów. Jeśli chodzi tutaj o, powiedzmy, indywidualne jakieś postacie, które było, no ostatnia walka bardzo mocno tutaj poderwała publiczność. Marcin Bachusz, pewnie zawodnik, którego pan jeszcze doskonale pamięta z wcześniejszych lat, ale też wcześniejsze, no niezły poziom, muszę przyznać, walk kobiet. Tak, ładnie zawalczyła Róża Gumienna, skończyła swoją walkę przed czasem. Dość dobrze zawalczyła Gosia Dymus, która niedawno odniosła taką trochę niemiłą porażkę, bo zostawiła pas swój na Słowacji zawodowy, więc widać, że dziewczyny są przygotowane. Młode zawodniczki, córki Jarka Rogali, też bardzo ładnie Paula swoje walki stoczyły, także jutro pełen dzień emocji i liczę, że będziemy mieli się czym emocjonować. No właśnie, chciałem zapytać o Paulinę Saczuk, bo naprawdę ta dziewczyna tutaj zrobiła wrażenie, no potwornie mocne ciosy, jak na tą kategorię wagową. Pełny przegląd, można powiedzieć, że Jarek Rogala, to zresztą to jest uznana firma od wielu lat, tak, jako trener, no pierwszy trener Marka Piotrowskiego, tak można powiedzieć w pewien sposób. I chyba w tej chwili nawet jest w stanie przekazać tym najmłodszym to swoje doświadczenie. Tak, tym bardziej, że jest to trudna rola, bo jest się i trenerem, i ojcem dla swoich córek Pauliny. A jeżeli chodzi o Paulinę Saczuk, ja pamiętam jej walkę z Otwocka, gdzie walczyła z Iwoną Nierodą i tam ta walka była 50-50, także Iwona wygrała bardziej nazwiskiem. Co prawda było kilka takich też mocniejszych akcji z jej strony, ale cieszy mnie to, że poziom sportowy wśród kobiet jest taki wysoki i to jest dobry prognostyk przed najbliższymi mistrzostwami Europy i trzymam za nich kciuki. Tak jak pan zaznaczył, dzieci przejmują od rodziców pewne rzeczy. Widziałem tutaj też pana córkę w roli sędziny. Została ostatnio wyróżniona dość prestiżową nagrodą, jeśli chodzi o WAKO. Została uznana za najlepszą sędzinę w Rimini. To chyba też jest jakiś znak czasu i też dla pana jest to duży, powiedzmy, duża nobilitacja taka i zadowolenie chyba, tak? Tak, serce raduje, kiedy te nasze dzieci odnoszą sukcesy. Nie ukrywam, że moja córka, jak ja walczyłem jeszcze w ringu, to z Przemka Saletą, córką Nicole, bawiła się pod ringiem lalkami, kiedy ja się biłem, więc podejrzewam, że tam już nabierała tego zapału. Generalnie dodam, że została najlepszym sędzią. To nie było podziału na kobiety i mężczyzn, także to podwójnie mnie cieszy. A z uwagi na to, że jestem wiceprezesem i szefem komisji sędziowskiej, cieszy mnie to, że córka udowodniła, że to, co robi, robi dobrze i jest doceniana na świecie, nie tylko w Polsce. Także tak, nie będę się dalej rozwodził na ten temat, ale bardzo jej gratuluję i jestem z niej dumny. Nie, no ja obserwuję pracę sędziów i gdyby było coś nie tak, to bym od razu powiedział, pan zna mnie na tyle. Tak. I myślę, że tutaj te walki widziałem, sędziowała bardzo pewnie, sędziuje, jak na ten młody wiek, to jest naprawdę coś fajnego. Myślę, że to sędziowanie jest też takim newralgicznym punktem każdych zawodów PZKB. Wcześniej było wiele utyskiwania na te sędziowania, a w tej chwili, z tego co widzę, znacznie się poprawiło, przynajmniej na tych mistrzostwach.
Cieszy mnie taka wysoka ocena. Ja zauważam też te błędy, które staramy się zniwelować, no ale wiadomo, nie robi błędów ten, kto nic nie robi. Mam taką nadzieję, że ta praca przez ostatnie 3 lata, którą włożyłem dla związku w ramach Komisji Sędziowskiej, że małe owoce przynosi. Pojawiło się sporo młodych sędziów. To nie jest tylko moja córka, to jest jeszcze kilku dodatkowych nazwisk, teraz nie będę wymieniał, żeby komuś nie robić tutaj reklamy, ale idziemy w dobrym kierunku i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Zapytam jeszcze na koniec, na ile ważne są te mistrzostwa w kalendarzu Polskiego Związku Kickboxingu, bo wiadomo, czeka nas World Games. Ten drugi dzień dzisiaj pokazał, że zainteresowanie we Wrocławiu jest ogromne, jeśli chodzi o kickboxing. Mała sala, ona była wypełniona do końca, ludzie tu żyli, nie poszli na mecze, bo jesteśmy w trakcie mistrzostw Europy w piłce nożnej, tylko siedzą tutaj, wręcz nie chcą ludzie wychodzić. Gdyby były następne walki, pewnie dalej by siedzieli. Cieszy mnie duża popularność formy K1. Podwójnie cieszy, że trener kadry Tomek Mamulski z Tomkiem Skrzypkiem zorganizowali to tu we Wrocławiu, w mieście Tomka Skrzypka. Generalnie kibice sportu walki są to lojalni wobec naszej dyscypliny kibice i dlatego cieszy mnie to, że są razem z nami. Jest to duże przedsięwzięcie, ponieważ tu następuje selekcja do Mistrzostw Europy, a Mistrzostwa Europy będą selekcją do World Games w przyszłym roku. Szykuje się to duża impreza. Był dzisiaj i oglądał, sprawdzał przygotowania do World Games prezydent WAKO Borysław Pelewicz, także są bardzo przychylne oceny tego sprawdzianu. Te 2 lata przygotowań poszło we właściwym kierunku i myślę, że Polski Związek Kickboxingu będzie mógł się pokazać na Olimpiadzie Sportów Nieolimpijskich z tej najlepszej strony i tu już dzisiaj Państwa zapraszam na sierpień na World Games, które na pewno będzie w telewizji. Oczywiście przyjmiemy takie zaproszenie, będziemy obecni, bo tu są różne dyscypliny sportu walki, ale kickboxing będzie na pewno tą wisienką na torcie, bo Polacy mają tu sporo do wywalczenia i pokazania na tle całego świata. To był wiceprezes Polskiego Związku Kickboxingu, Gerard Żdziarski, legenda polskiego kickboxingu i także obecnie człowiek, który rozdaje karty, jeśli chodzi o polski kickboxing, o polskie K1. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.